Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. witam państwa serdecznie. W dniach od 4 do 7 listopada 2022 roku w jabłonie pod Warszawą grupka rosyjskich działaczy zorganizowała tak zwany pierwszy zjazd deputowanych ludowych. Zjazd ten został przynajmniej oficjalnie zorganizowany przez Ilię Ponomariowa, byłego rosyjskiego deputowanego do Dumy Państwowej z obwodu nowosybirskiego. Człowieka, który od 2014 roku wyemigrował z Rosji najpierw do Stanów Zjednoczonych, a następnie na Ukrainę. Tam w 2019 roku otrzymał ukraińskie obywatelstwo. Deputowanym Dumy Państwowej był w latach 2007 2006 i warto oczywiście też zaznaczyć, że, że w roku 2013 postawiono mu zarzuty o defraudację sporej sumy pieniędzy z fundacji Skołkowo. Widać, że jest to człowiek sfrustrowany, że jest to człowiek, który był bardzo, bardzo blisko władzy. Był, można powiedzieć, jednym z tych ludzi, którzy. No, firmowali y, rządy Władimira Putina, był człowiekiem także w, blisko współpracującym z Komunistyczną Partią Federacji Rosyjskiej. No, w każdym razie obracał się w kręgu establishmentu rosyjskiego. Po postawieniu mu zarzutów o defraudację kilkuset tysięcy y, dolarów, y, udał się na emigrację. Y, co istotne, jeśli chodzi o ten zjazd deputowanych ludowych, tak zwany zjazd deputowanych ludowych, padły tam bardzo, bardzo mocne słowa, m.in. nakłanianie do zabójstwa Władimira Putina i do przeprowadzenia powstania zbrojnego w Federacji Rosyjskiej. Pierwsze pytanie, które nasuwa się, no, patrząc na relacje z tego, z tego zjazdu, w czyim interesie było zorganizowanie tego, tego spotkania? W czyim interesie i dlaczego to spotkanie właśnie zorganizowano w Polsce, a nie w innym kraju, chociażby zachodniej Europy? Pada oczywiście także, musi paść takie pytanie, kto finansował to całe zdarzenie i kto je ochraniał, no bo trudno sobie Oczywiście wyobrazić sytuację, w której w państwie NATO organizowane jest no właśnie spotkanie, zjazd, który nawołuje do zabójstwa prezydenta innego państwa i organizowane jest takie spotkanie bez jakiejkolwiek kontroli y, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, no między innymi kontrwywiadu. Ale przyjrzyjmy się wypowiedziom samego Ponomariowa i innych, y, innych polityków, działaczy biorących udział, może to przybliży, no przybliży nas do odpowiedzi na te, na te pytania. Po pierwsze Ponomariow zaczął sporo mówić na temat symboliki tego tego zjazdu, począwszy od daty. 4 listopada jako początek i 7 listopada jako koniec. 4 listopada to święto Narodowe Federacji Rosyjskiej, Dzień Jedności Narodowej, obchodzony z, no, z okazji wypędzenia Polaków z Kremla, z Moskwy w 1612 roku. To święto, można powiedzieć umownie prawicy rosyjskiej. Z kolei 7 listopada to święto rewolucji październikowej, święto lewicy w Rosji. No, oba, obie daty są, można powiedzieć, takie średnio korzystne dla, dla Polaków, więc, więc to oczywiście też dziwi, jak i sama nazwa, zjazd deputowanych Ludowych. No, jako żywo przywołuje to skojarzenia z Doniecką i Ugańską Republiką Ludową, tymi samozwańczymi republikami w Donbasie. Średnio, średnio oczywiście, to optymistyczna symbolika i korzystna dla, dla państwa polskiego. Tym bardziej no, warto się jeszcze głębiej zastanowić, dlaczego w Polsce doszło do takiego, do, takiego, do takiego zjazdu. Tym bardziej, że trudno mówić tutaj o jakiejś silnej reprezentacji opozycji rosyjskiej. No, biorąc pod uwagę fakt, że nie było ani Ksenii Sobczak, ani żadnego ze współpracowników Alekseja Nawalnego, ani nie wzięli udział w tym, w, tym, w tym zjeździe radni, z, no, że tak powiem, związani z Julią. Galaminą. No to jest, była deputowana do Rady jednej z moskiewskich dzielnic, która od lat organizuje takie spotkania opozycyjne, które w, w, w ubiegłym roku przerodziły się w ziemskie zjazdy deputowanych. Galamina cały czas zresztą mieszka, mieszka w Moskwie, natomiast co warte podkreślenia, dzień przed rozpoczęciem zjazdu Ponomariowa, Komitet Organizacyjny tego ziemskiego zjazdu no właśnie kierowanego przez Galaminę wydał Oświadczenie w sprawie tego spotkania, tego zjazdu w Jabłonie, gdzie, gdzie możemy przeczytać, że działania Ili Ponomariowa mają na celu, cytuję, wspieranie aktów terrorystycznych i są etycznie niedopuszczalne. Co więcej, dyskredytują ruch opozycyjny w oczach społeczeństwa rosyjskiego. Koniec cytatu. To oświadczenie jasno wskazuje, że część opozycjonistów, a zwłaszcza tych, którzy mieszkają, żyją i działają na terenie Federacji Rosyjskiej, uważa, uważa Pono Mariowa za prowokatora, za wichrzyciela. No, i myślę, że także warto w tym kontekście przywołać całą sprawę wokół śmierci Darii Duginy, córki rosyjskiego ideologa, filozofa, profesora Aleksandra Dugina. Po jej śmierci w zamachu w sierpniu 2022 roku, Ponomariow nagle oświadczył, że odpowiedzialność za ten zamach bierze tak zwana Narodowa Armia Republikańska, rzekomy ruch wyzwoleńczy, który ma działać w Rosji. Ruch o którym nikt nigdy nie słyszał i nie ma żadnych źródeł, nie ma żadnych dowodów na to, że w ogóle takie, taka organizacja istnieje. Natomiast Ponomariow uważa, że został upoważniony przez ten ruch do zwołania konferencji prasowej i rzeczywiście taka konferencja prasowa na Ukrainie została. Zwołana został tam przeczytany manifest tej, tejże no, fikcyjnej, wydaje się, organizacji Narodowej Armii Republikańskiej. Mowa tam o różnych takich górnolotnych kwestiach, w tym o tym, że Władimir Putin zostanie, cytuję, obalony i zniszczony, i tak dalej. I tak dalej. No, finałem tego, tej, tej, można powiedzieć, tych, tych działań ponomariowa było. Podpisanie deklaracji o współpracy z, z, z organizacjami ochotników rosyjskich, którzy, którzy walczą w składzie ukraińskich sił zbrojnych. Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie ani ilu ich jest, ani jak to wygląda, no ale faktem jest, że, że doszło do takiej operacji psychologiczno-informacyjnej, która miała właśnie pokazać, że Rosjanie tutaj dążą do obalenia Władimira. Władimira Putina. Faktem jest, że Ponomariow nigdy nie przedstawił żadnych dowodów na istnienie tej armii. Ale że tak powiem, poszło to w eter, poszło to w media, w media społecznościowe. Natomiast bardzo ciekawym i bardzo jednocześnie kontrowersyjnym wydarzeniem podczas trwania tego pierwszego zjazdu deputo deputowanych ludowych była wypowiedź jednego z działaczy ukraińskich. No, myślę, że też warto podkreślić, że sam zjazd odbywał się w, w pałacu. Należącym do Polskiej Akademii Nauk. To też myślę, że jest bardzo interesujące, zwłaszcza pod kątem tej wypowiedzi jednego z polityków ukraińskich, które tam, które tam właśnie padło. Mam na myśli wypowiedź deputowanego Ukraińskiej Rady Najwyższej Oleksji Jachonczarenki. Myślę, że warto przytoczyć całą tę kontrowersyjną wypowiedź, a także ciekawą z punktu widzenia i kontrwywiadowczego, i takiego powiedziałbym również pr -owego. Początek cytatu. Macie teraz przed sobą pierwsze zadanie: zabić dyktatora, zabić Putina. Zadanie drugie to stworzenie armii wyzwoleńczej. Wypędzimy armię rosyjską z naszego terytorium, ale to nie wszystko. W waszych rękach jest dokończenie wyzwolenia waszego kraju. Koniec cytatu. No Mamy tutaj ewidentnie do czynienia z. Nie tylko z naruszeniem polskiego kodeksu karnego, ale myśl, także prawa międzynarodowego. No generalnie wezwanie do zabójstwa innej osoby, do zabójstwa zwłaszcza głowy, głowy państwa no jest karalne odbywa się to wszystko w murach Polskiej Akademii Nauk, czy w pałacyku zarządzanym przez Polską Akademię Nauk, bo Polska Akademia Nauk dysponuje, dysponuje także i no, jakby wynajmuje także pomieszczenia w tym, w tym pałacu. Dzieje się to, cały ten zjazd, no, nie wierzę w to, żeby się nie dział przy, przy aprobacie polskich władz, polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, padają nawoływania do zabójstwa prezydenta Rosji. No, jest to wielkiego kalibru, że tak powiem, pod kątem propagandowym działanie, no i pytanie w czyim interesie, czy Polska wysuwając się naprzód, wysuwając się jako ten zderzak strategiczny i organizując tego typu, czy dopuszczając organizację tego typu, tego typu konferencji, zjazdów, tak naprawdę nie podsyca napięcia, czy władze polskie, czy władze w Warszawie nie podsycają tego typu, tego typu działaniami właśnie napięcia w regionie, no to jest, to jest naprawdę fundamentalne, fundamentalne pytanie. Pytanie, czemu to tak naprawdę ma służyć? Widzimy, że Ponomariow jest frustratem, że Ponomariow jest niewątpliwie człowiekiem, z, no, można powiedzieć, o zawiedzionych nadziejach. Pytanie, czy jest człowiekiem sterowanym? Czy jego pobyt w Stanach Zjednoczonych no, nie skończył się nawiązaniem ściślejszych relacji z przedstawicielami tego państwa? Czy jego pobyt na Ukrainie też nie wiązał się z, z nawiązaniem ściślejszych? Relacji z organami państwowymi Ukrainy i pytanie, jaką rolę i odgrywa na terytorium Polski, na terytorium państwa polskiego? No bo działając z terytorium Polski, organizując taki zjazd, na którym nawołuje się do stworzenia jakichś grup terrorystycznych, jakichś grup dywersyjnych, zabicia prezydenta Rosji, no niewątpliwie naraża również państwo polskie na działania odwetowe ze strony, no chociażby Federacji, federacji Rosyjskiej. W tym kontekście myślę, że także warto nieco przybliżyć kilka postaci, które były uczestnikami tego, tego zjazdu. Jednym z najciekawszych był Genadi Gutkow, pułkownik Federalnej Służby Bezpieczeństwa w rezerwie, czy też w stanie, w stanie spoczynku. Nie mówię, specjalnie nie mówię, były pułkownik, czy też były oficer FSB, bo doskonale wiemy, jak do tego w Rosji się podchodzi. Po prostu byłych oficerów, czy byłych funkcjonariuszy, czy byłych żołnierzy służb specjalnych nie ma. I no, pytanie, co robi pułkownik Federalnej Służby Bezpieczeństwa w, w Polsce, wśród opozycjonistów, wśród emigracji rosyjskiej. Pytanie, czy nie jest to jakaś gra rosyjskich służb specjalnych, no, znamy z historii mnóstwo takich przy, przykładów, różnych takich, takich operacji rosyjskich czy sowieckich, organizowania fikcyjnych organizacji opozycyjnych po to, aby infiltrować emigrację rosyjską, po to, aby także infiltrować zachodnie służby specjalne. No, pytanie, czy nie jest to podobny, podobny przykład? No, wystarczy wspomnieć operacje sowieckich służb specjalnych, konkretnie GPU z lat 20. Dwudziestych o kryptonimie Trust, czy też po rosyjsku, w języku rosyjskim często używało się określenia triest, gdzie doszło do infiltracji środowisk białych poza granicami Rosji, także infiltracji zachodnich służb specjalnych, w tym polskich. No, pytanie, jak to wygląda, jak to wygląda obecnie? No, wśród, wśród tych nazwijmy to uczestników pierwszego zjazdu deputowanych ludowych, był m.in. także Piotr Carkow, były de deputowany Moskiewskiego. Okręgu Krasnosielskiego, był deputowany Rosyjskiej Dumy Państwowej Arkadii Jankowski, czy chociażby profesor Jelen, Jelena Łukjanowa, prawniczka. No ale tutaj przede wszystkim przykuwa, przykuwa uwagę fakt, że nawet wśród tych uczestników owej konferencji zjazdu nie było, nie było jednomyślności. Doszło zresztą do takiej, do takiej dziwnej sytuacji, do spięcia między między Niną Bielajewą, no, de, byłą deputowaną Rady Wiejskiej, która, która no, można powiedzieć, ścięła się z Ponomariowem. Doszło także do pewnego wotum separatum Jeleny Łukianowej, jeśli chodzi o część tych procedowanych kwestii. No, widać, tak naprawdę, widać tak naprawdę, że Ilya Ponomariow nie jest żadnym liderem, liczącym się liderem środowisk opozycyjnych. Jest to człowiek, który kanalizuje no, część zainteresowania opozycją, emigracją rosyjską, zwłaszcza kanalizuje część tego zainteresowania w państwach NATO i Unii Europejskiej, a także oczywiście Ukrainy. I Jeśli się przyjrzymy jego wypowiedziom do kogo adresowane jest tak naprawdę przesłanie tego, tego całego zjazdu, no to przede wszystkim tutaj wymienia, wymienia społeczeństwo Ukrainy, społeczeństwo Unii Europejskiej, czy też szeroko pojętego Zachodu, no i wspomina także o społeczeństwie rosyjskim, ale doskonale, doskonale wiemy, że nie ma żadnego przełożenia, nie ma żadnego, żadnego rezonansu, tak naprawdę w, w mediach rosyjskich, czy też w ogóle w społeczeństwie, w społeczeństwie rosyjskim, także to też, też warto oczywiście o tym, o tym wspomnieć. Podczas tego zjazdu mówiono także sporo na temat wywołania potencjalnego powstania na terytorium Federacji Rosyjskiej, natomiast to zbrojne powstanie, no, można powiedzieć, było tak omawiane dosyć mgliście, ponieważ priorytet dawano przede wszystkim promowaniu służby w ukraińskich formacjach zbrojnych. No, faktem jest, że ten zjazd był takim przejawem wykorzystywania terytorium państwa polskiego do działań dywersyjnych. No nie pierwszy raz w podcaście geopolitycznym omawiałem te informacje oficjalnie podane przez telewizję Bielsat, hojnie sponsorowaną przez rząd polski o tworzeniu grup dywersyjnych na terytorium naszego kraju, które mają wziąć udział w, cytuję, operacjach specjalnych na terytorium Białorusi, czyli krótko mówiąc w działaniach terrorystycznych, działaniach dywersyjnych wymierzonych przeciwko prezydentowi Łukaszence, przeciwko obecnemu rządowi białoruskiemu. No, oczywiście tego typu działalność, tego typu sponsorowanie tego typu grup jest obarczone ogromnym ryzykiem. Jest, no, promowanie terroryzmu, promowanie różnego rodzaju zamachów Stanów, Puczów jest, jest niezgodne z prawem, z prawem międzynarodowym i należy oczywiście mieć na to, mieć to oczywiście na uwadze. To sprowadza konkretne zagrożenie, konkretne ryzyko na bezpieczeństwo państwa polskiego, na bezpieczeństwo polskich obywateli. No, w tym przypadku Mieliśmy, mówimy o zjeździe w Jabłonie, mieliśmy do czynienia no, z działaniem dywersyjnym, spiskowym, ze spiskiem politycznym, z dywersją polityczną. No, pytanie robioną przez kogo i w czyim interesie, tak naprawdę, biorąc pod uwagę udział oficera rosyjskich służb specjalnych, biorąc pod uwagę fakt, że organizował to wszystko, czy przynajmniej sygnował swoim nazwiskiem, człowiek oskarżony o defraudację sporych pieniędzy na terenie Federacji Rosyjskiej. No, to wszystko jest bardzo zastanawiające. Człowiek, którego zresztą, którego zresztą opozycjoniści w samej, w samej Rosji nie uznają za swojego lidera, natomiast niewątpliwie człowiek działający obecnie w interesie. Przynajmniej jednego państwa, na pewno jest to państwo ukraińskie, i niewątpliwie to te cele, które były, czy, czy ten zjazd wiabłonnie, absolutnie wpasowywał się w cele ukraińskich służb specjalnych, jeśli chodzi o prowadzenie walki psychologicznej, czy tych operacji psychologiczno-informacyjnych. Pytanie, co na, to, co na to służby polskie, co na to władze państwa polskiego, czy prowadzenie tego typu działań dywersyjnych akceptują, czy akceptują to ryzyko i zagrożenie. Czy akceptują to, że państwo polskie może być przedstawiane na arenie międzynarodowej jako sponsor terroryzmu, jako sponsor grup dywersyjnych, jako państwo, które zamiast mediować, jeszcze bardziej podsyca napięcie w regionie? No, moim zdaniem ta cena jest zbyt wysoka i to ryzyko jest zbyt wysokie. Jest absolutnie, absolutnie sprzeczne z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę.